Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was zaprosić na przepyszny, bardzo szybciutki serniczek, troszkę egzotyczny, ponieważ z dodatkiem mleczka kokosowego i przesłodkiego mango. Mango jest tutaj do tego przepisu mrożone. W smaku jest bardzo delikatny, puszysty i leciutki. Także polecam Wam ten przepis, bo bardzo szybciutko znika. Będziemy potrzebować celki homogenizowane. Ja tutaj mam jeden waniliowy i dwa zwyczajne, ale tak czy inaczej dodawałabym wanili, więc ma być smak przełamany wanilią. Mleczko kokosowe, cukier puder, śmietanka kremówka, galaretka, mango oraz żelatyna. Do tego przepisu użyłam biszkoptów. Możecie opiec biszkopt bądź iść w ten sposób na skróty trochę. Skoro ma być szybko, to można wyłożyć biszkoptem i on będzie na dnie naszego serniczka. Dobrze, więc nie przedłużając, zaczynamy. Najpierw ubijamy śmietanę, dodając cukier puder i gdy śmietana będzie nam się biła, będziemy rozprowadzać naszą galaretkę, także woda przygotowana, grząca i dolewamy tutaj 300 ml wody. Dobrze, śmietana najpierw. Dobrze, nasza śmietanka już jest pięknie na sztywno ubita. Teraz będziemy powoli dodawać serki i na małych obrotach delikatnie miksujemy. Dobrze kochani, nasze serki i śmietanka już są pięknie ubite. Teraz jest moment, gdzie należy spróbować, czy słodkość Wam odpowiada. No ja akurat spróbowałam, jest idealne. Jeżeli nie przepadacie za bardzo słodkimi ciastami, no to ważne jest, żeby to spróbować, dlatego że serniczek będzie z mango, a mango jest wybitnie słodkie, więc lepiej przy serku trochę tej słodyczy mniej dać. No i galaretka oczywiście, żeby była kwaskowa, to też fajnie zrównoważy ten smak. Sery mamy ubite, teraz bierzemy nasze mleczko kokosowe i będziemy do niego dodawać żelatynę. I teraz będziemy ją rozgrzewać na małym ogniu, tak żeby nam się tylko rozpuściła. I teraz stale mieszając będziemy rozpuszczać naszą żelatynę. No pięknie już nasza żelatynka jest prawie że rozpuszczona. Jeszcze chwilkę. Dobrze, nasza żelatyna już jest rozpuszczona, ona jest lekko ciepła. Dobrze, włączamy nasz mikser jeszcze na moment. Cienkim strumieniem dodajemy żelatynę. I teraz szybciutko wyrzucamy nasz serek na biszkopty. Teraz ładnie wyrównujemy wszystko. A teraz najpierw będziemy układać nasze mango. Dobrze, i teraz nasz serniczek wkładamy do lodówki, żeby się schłodził i zrobił sztywny, a później będziemy wlewać galaretkę. Proszę, jest pięknie słonecznie. Teraz tylko jeszcze galareteczka i będziemy mieli za chwilę gotowy nasz serniczek. Dobrze, i teraz całość zostawimy na około godzinkę w lodówce, żeby się pięknie wszystko związało, a potem będziemy próbować. Proszę kochani, piękny, egzotyczny serniczek. Będziemy za chwilę próbować. Mam nadzieję, że będzie Wam smakował. z tą delikatną nutą kokosu, z mango, ślinka cieknie. Pamiętajcie, że serniczków jest bardzo dużo, serniczek serniczkowi nierówny. Jeżeli filmik Wam się podobał, serniczek smakował, subskrybujcie kanał, łapka w górę i zapraszam serdecznie do kolejnych filmów.